Jesteśmy na plantacji malin. Rośliny są we wczesnej fazie wzrostu i jest to odpowiedni czas na ochronę malin przed zamieraniem pędów malin. Jest to choroba groźna, o tyle trudna w zwalczaniu, że nie ma jednego sprawcy. Tutaj jest kilka czynników chorobotwórczych. Mamy didymellę, botrytis, verticillium, fusarium. Także przez to, że jest wiele czynników powodujących tą chorobę, należy przyjąć odpowiednią strategię, która polega na głównie dobrym doborze preparatów. Patrząc na te rośliny, widać, że są w bardzo dobrej kondycji, są zdrowe, ale jest to odpowiedni czas na ochronę przeciwko zamieraniu pędów maliny. Jest to choroba o tyle trudna, że nie ma jednego sprawcy. Tutaj wiele czynników chorobotwórczych wpływa na ich zdrowotność, między innymi botrytis, verticillium czy fusarium. I bardzo dobrym rozwiązaniem jest ochrona malin preparatem Switch, który działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie, z bardzo dobrą skutecznością. Poza tym jest dwuskładnikowy, działa układowo i kontaktowo, ma krótką karencję. Można go stosować zarówno we wczesnej fazie rozwoju roślin, jak i w późniejszym etapie. Jesteśmy przy malinach, które owocują na pędach dwuletnich. Jest to czas przed kwitnieniem i najwyższa pora, żeby pomyśleć o ochronie malin przed szarą pleśnią. Jest to najgroźniejsza choroba tych owoców miękkich i bardzo ważna. Zaniedbanie, niewykonanie zabiegów takich zapobiegawczych czy interwencyjnych skutkuje najczęściej dużymi stratami w plonie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Switch, który ma bardzo szerokie spektrum działania, zwalcza również antraknozę, ale w ten czas trzeba dobrze wykorzystać i zastosować preparaty jak najskuteczniejsze. Należy pamiętać, że preparat Switch możemy używać w sezonie nie więcej jak 3 razy. Jeżeli użyliśmy go przeciwko zamieraniu pędów raz, to później przy zwalczaniu szarej pleśni nie powinniśmy go używać więcej niż 2 razy, stosując go zamiennie z innymi substancjami, tak aby przeciwdziałać powstawaniu odpornością na poszczególne substancje aktywne. Tak prowadzona ochrona malin przy przyjętej dobrej strategii, przy wykorzystaniu dobrych produktów i z zachowaniem odpowiedniej ilości tych zabiegów daje najlepsze efekty, czego Państwu życzę w bieżącym sezonie.